doesn't even make sense why I think about you. It was only one night, only that time, and it's not my style to be caught up in the middle like this. 'Cause now I dream about you. I was probably too drunk, it's blurry, but I've got the image of you running circles in my mind right now. And it could fade away, but it probably won't, and I should let it be. But I'm gonna dive, dive into you, and maybe I'll drown, but what can I do? And it would be alright to let me down. Rather we try than let these feelings slide. So I'm gonna dive, dive into you. It doesn't even make sense why we try to fight it. Every time that we touch, the room caught on fire. We could blame it on the wine, but we know that we would both be lying. I wish I didn't want you. I was doing just fine the way that it was. Then you hand me these emotions, didn't want them, but I guess that I'm stuck with them. They could go away, but I know they won't, and I should let it be. But I'm gonna die. Cześć kochani, witam was w nowym vlogu. Ja dzisiaj jest sobota, ja już jestem właśnie po pierwszych zajęciach. Dzisiaj mam zajęcia aż do 20. Nie wiem jak to przetrwa. Zobaczymy. Bo wiecie, inaczej jest jak jestem tam na miejscu, a inaczej jest jak mam zdalnie, bo jednak łatwiej się skoncentrować będąc na miejscu niż tak zdalnie, no ale właśnie jestem po pierwszych zajęciach, miałam social media i było spoko. No, mam tutaj notatki też jakieś porobiłam, a zaraz mam wykłady z marki osobistej. To właśnie są opcyjne, na które tak bardzo chciałam się dostać i mi się udało, więc czekam. Póki co mi się bardzo podoba, zobaczymy jak tam będzie dalej. No jestem zadowolona, ale trochę taka, wiecie, śpiąca, jeszcze dzieci mi przeszkodziły, bo w trakcie zajęć, bo Dominik był przekonany, że dzieci są u siebie w pokoju i się tam bawią, a sam poszedł do kuchni i ja myślałam, że on po prostu jest czymś bardzo zajęty i nie może przyjść, no ale jak zaczęły po mnie tak skakać i w ogóle, no to go zawołałam. On mówi, że myślą, że one są tam, dzieciaki, u siebie w pokoju, a były u mnie i skakały i naprawdę nie mogłam się nic skupić, nic nie słyszałam. Klara chciała mi zabrać długopis, bo ona chce rysować. No więc tak, teraz mam 25 minut przerwy, więc idę sobie zrobić herbatkę. Ja po kolejnych zajęciach i powiem wam, że jestem po prostu wow, zachwycona nimi. Miałam właśnie markę osobistą, prowadzi ją zajęcia prowadzone przez profesora Filipa Metznera i po prostu no jak do tej pory w tym semestrze dla mnie najlepsze zajęcia i strasznie mi się podobają. Jestem zachwycona, serio. Sprawdźcie sobie, kto to jest, jeżeli was to interesuje, ale cieszę się, że markę osobistą, takie zajęcia mamy z osobą naprawdę doświadczoną i osobą, która się na tym zna i osobą, która ma kontakt z tak wieloma osobami, które zna tak wiele osób, jak na przykład rozmawialiśmy o takich, wiecie, gwiazd, które mają, które są po prostu markami osobistymi, jak ma na przykład Małgosia Rozenek, jak Julia Wieniawa, jak no, mnóstwo osób ma fashion i on, profesor wszystkich zna.
już zapowiedział, że zaprosi kogoś na nasze zajęcia, więc nie mogę się doczekać. Jestem ciekawa, kogo wybierze, bo zna ich mnóstwo. Jestem szczęśliwa, że mam zajęcia z tak doświadczoną osobą w kreowaniu marki osobistej i po prostu też jestem w szoku, znaczy w szoku. Znaczy dotarło do mnie to, że tak naprawdę za tymi ludźmi stoi tak dużo ludzi, którzy się tak naprawdę zajmują tym wszystkim. No jestem podjarana póki co tymi zajęciami, bardzo mi się podobają, myślę, że już tak zostanie. No zrobiłam sobie tyle notatek po prostu. No naprawdę mam dużo notatek z tego. Tak, marka osobista, cechy osoby będącej marką osobistą. No, podjarana jestem, ale też jestem strasznie głodna. Dominik poszedł z dziećmi do sklepu. W domu za bardzo nic nie ma, ale chyba muszę coś znaleźć, bo zaraz umrę z głodu, bo już dawno nie jadłam. A w trakcie zajęć wyrzucam mężowi przez okno reklamówki, bo przyjechał. Tak, się mogą spokojnie napisać. Ktoś się tam pytała na przykład o dołączenie. Jedną czy dwie? Ja w czasie tych nudniejszych zajęć właśnie byłam na premierze i czuję premierze mojego nowego vloga, który właśnie dodałam, ale też czuję, jak Dominik robi jakiś obiad i taka jestem głodna. Nie wiem, przed chwilą jadłam te kabanosy z waflami, ale obiad to obiad, wiecie jak to jest. No więc czekam i słucham jednocześnie. Tato! Tato! Obiadek! Ale mąż zrobił pyszny obiadek. Znaczy, wygląda przynajmniej na pyszny, ale na pewno taki jest. No jeszcze nic nie spróbowałam. Ale na pewno jest pyszny. Ja nie wiem dlaczego. Nie mam kompletnie pojęcia dlaczego, ale zaraz mamy teraz przerwę na zajęciach. I mam zaraz autoprezentację. I jak tutaj swobodnie mówię o sobie, o swoim życiu i w ogóle tak jak mam powiedzieć coś o sobie, autoprezentację zrobić, to stresik jest. O masakra, ale będzie dobrze. Stres taki jest, lekki jest dobry. Już sobie przygotowałam, co chcę powiedzieć, więc... Myślę, że będzie dobrze, chociaż pewnie i tak powiem. Ja zawsze sobie przygotowuję, co chcę powiedzieć, a później w stresie i tak lecę totalnie, wiecie, z flow i mówię, co mi ślina na język przyniesie. Już jestem po autoprezentacji, było super. No, panu profesorowi bardzo się podobało, więc jestem bardzo szczęśliwa. To jest ten sam, który prowadził markę osobistą, więc tym bardziej jestem szczęśliwa, że mu się... Tym bardziej jestem szczęśliwa, że mu się podobała moja autoprezentacja. Teraz jeszcze zaraz muszę się zabrać, bo na jutro mamy nagrać swoją autoprezentację, taką dłuższą, żeby było widać naszą mowę ciała też, więc zaraz się za to zabieram. Muszę znaleźć miejsce w domu, żeby można było ustawić tak kamerę, żeby mnie było widać od stóp do głów. A ja sobie jakoś poradzę. Który? To jest kogo rower? Klary. Klary, a który jest Jasia? Tu Jaka. Tak, duży jest Jasia, a mały Klary. Po zajęciach czytam dzieciom. No super, Klarcia, super. A co tu pękła rura? O nie! Jest godzina 21:13. Dzieci śpią, a ja idę w tym momencie nagrywać autoprezentację na jutrzejsze zajęcia, tak. Stresuję się. Wygoniłam już nawet z Domina z domu, żeby to nagrać, serio. Ale się udało. To była najtrudniejsza rzecz do nagrania, jaką kiedykolwiek nagrywałam. Serio. Ale jakoś wyszło. It doesn't even make sense. Why I think about you. It was only one night, only that time, and it's not my style to be caught up in the middle like this. But I'm gonna die.